Widzowie, zobaczymy, czy klikniecie łapkę w górę, zanim ja zeskoczę na dół i uderzę tego creepera. 3, 2, 1, lecę! I udało mi się przeżyć i jeszcze wystarczy tylko uderzyć creepera, który wybuchł! Jejku, co on tu narobił? W ogóle czajcie? Tak wygląda na moim świecie creeper. On ma jakąś dziwną głowę, na dole jest czarny. I czekaj, wyleciało coś z niego. Spójrzcie na to. Co to jest w ogóle? Zabieram sobie to. To jest sadzonka świerku. Jejku, kolejny creeper, paszowąt, nienawidzę creeperów. Ojejku. Dobra, widzowie, mniejsza z tym. Jak wiecie, patrzcie jeszcze na to. Tak wygląda. Szkieletor na moim świecie. Ja nie wiem, co się dzieje. Z poprzedniego odcinka, jak wiecie, ten cały Freddy wszedł do mojej głowy. Ja na okrągło o nim myślę, nie mogę przestać. I dzisiaj chcę iść po prostu do szkoły. W ogóle spójrzcie na moją zbroję, jak ja wyglądam. To jakby był jakiś dziadek Granny. Ale wy tam pisaliście mi, kogo mam tą zbrójkę, nie pamiętam już teraz dokładnie. Ale w każdym razie dziękuję bardzo za komentarze. I mało tego, co się dzieje na tym świecie. Spójrzcie tylko na to. Ten cały Freddy zaczyna przebudowywać swoją szkołę. Jakie tu są rzeczy? Czekajcie, gdzieś jak byłem w środku. O właśnie, teraz wejdę do środka, do mojej bazy. Zobaczycie, co tutaj się pojawiło. Zbroja, jakby inaczej wyglądają stojaki. To jakieś, nie wiem, szkieletory czarne. Ohydnie to wygląda. Tak samo, tu jest zbroja Freddy'ego. Czajcie, mogę sobie mieć jego zbrójkę. Ale jak już to podniosę, to jest jako żelazny hełm. Ja nie rozumiem tego, co tu się dzieje. Ale może jakbym to sobie ubrał, to on by mnie potraktował. Ej, ja teraz jestem typowym Freddy'em. Nie, dobra, ja to zdejmuję serio. Już wolę mieć tak wyglądać. I nie, może tak nie, bo to już w ogóle jest strasznie. Dobrze, idziemy teraz do szkoły Baldiego. Miło, to nie jest szkoła Freddy'ego, Rox, wypruj te słowa. Dowiemy się, o co tu w tym wszystkim chodzi. Może on mi to wytłumaczy. On mi już tłumaczył, że wcześniej, w poprzednim odcinku, że ja mam coś nie tak z głową, że to ze mną się dzieje. Ale no wy też to widzicie, jak ten świat wygląda. Nie mam pojęcia, skąd takie zmiany. Oglądajcie film do końca, subskrybujcie mój kanał. Tu jest czerwony przycisk od subskrypcji, musi być on szary. Jak go wciśniecie, będziecie na bieżąco. Subskrybujcie koniecznie, bo zaraz mamy już 140 tysięcy subskrybentów, a uwaga, równo za tydzień, w tym samym dniu ogłoszę zwycięzcę na nagranie ze mną odcinka. Będzie to jakiś subskrybent kanału, więc macie jeszcze calutki tydzień na tym kanale albo na plusowym, zdecyduję niedługo, więc polecam bardzo serdecznie subskrybować. Macie szansę nagrać ze mną filmik, może nawet dołączyć też na ten świat, nie wiem, zobaczymy. Na ekranie jeszcze wam wyświetlam ostatnią obserwującą osobę z mojego Instagrama. Jeżeli chcecie się tu pojawić, wystarczy tylko, że wbijecie, zaobserwujecie mnie, link znajdziecie w opisie. W ogóle spójrzcie, kto nie oglądał poprzedniego odcinku, załóżmy, zniszczę ten kwiatek, a nie, to wylatuje coś normalnego, ale jak zniszczę ten mak, to zobaczcie, wylatuje jakby taki torcik, nie wiem, może mi to siedzi w głowie przez to, że wtedy byłem na tym świecie tego Freddy'ego, nie mam pojęcia. A i widzowie, mam dla was jeszcze jedną bardzo ważną informację, już niedługo, nie wiem, wydaje mi się, że to jest jakaś kwestia 2 tygodni, powstanie mój sklep, w którym na samym początku będziecie mogli zakupić moje kubki i uwaga, uwaga, do 3 prawdopodobnie losowych zamówień zrobię tak, że pojadę wręczyć osobiście, więc będzie okazja, żebyście się po prostu ze mną spotkali. Dajcie znać w komentarzu, co ty myślicie, kto z was jest chętny na coś takiego, a ja już nie będę przedłużał i wchodzimy do szkoły. Do szkoły, której wygląda zupełnie inaczej, nawet tabliczki nie są już żółte, tylko są białe. No nie wiem, jakby taka dziwna zima tu nastała. Okej, szukamy nauczyciela Baldiego. Czy on dzisiaj będzie w tej szkole? Czy on przeprowadzi w końcu ze mną te dni, te nauczanie? Bo ja już od kilku dni nie wytrzymuję, bo cały czas prowadzi te ze mną zajęcia ten Freddy. I on jest tak podejrzany, on na przykład wczoraj zapytał mi się, czy Baldi nie jest gdzieś tutaj blisko i napisał, że to bardzo dobrze, to wyglądałoby tak, jakby sprawdzał, czy jego tu faktycznie nie ma i że chce mi coś zrobić po prostu, widzowie. No nie wiem, a ja już nawet drzwi nie mogę normalnie zamknąć, bo się stresuję tą całą sytuacją, ale dobra, wchodzimy do góry, tu jest jakaś tabliczka, zobaczmy, idź pan nauczyciela, nie pozwalam na... A, to dobra, to jest z poprzedniego odcinka, z poprzedniego dnia, to wiem. Halo, nauczycielu Baldi, ja przyszedłem na zajęcia, gdzie jesteś? Proszę, no jakąśkolwiek informację, jakikolwiek znak życia daj, no. Co ja mam tutaj znowu? O jejku, co jest? Jak normalny człowiek? Dobra, czekaj, to chyba tu... Ostatnią wiadomość, czekajcie, większość czasu wracam... Aha, Baldi, czyli tu chyba się zaczyna. Dziś kolejny raz nie będzie mnie w szkole. No to fajnie. A chciałem, żeby to on przeprowadził te zajęcia. Co to jest z tą tabliczką jakoś? Kto to? Jejku, co to? O, myślałem, że to postać, a to jakaś zbroja chyba. Zbroja, widzowie, mniejsza z tym. Ale dziś kolejny dzień nie będzie mnie w szkole. Ale dostałem na ciebie skargi. Jakie skargi? Na ciebie. Aha, no fajnie. Nie mam pojęcia, co się dzieje w twojej głowie. No, w mojej głowie się dzieje to, że siedzi ten cały Freddy, on nie chce wyjść. To jest po prostu jedna wielka tragedia. Tak mi wszedł do tej głowy.
że aż na języku coś poczułem. Ble, nie wiem, idziemy dalej. Ale jeżeli zachowanie się powtórzy, to będzie źle. No dlaczego źle, jeżeli to nie jest przeze mnie, to jest przez tego całego Friedego. Myślałem, że jak on na początku sprawił wrażenie takiego dobrego, a on mnie zatruł. No i tak to się skończyło. Widzowie, napiszcie w komentarzu, zresztą wy wiecie dobrze. Okej, nauczyciel Freddy nie ma złych intencji do ciebie, więc zachowuj się, no na pewno on nie ma złych intencji. Zatrucie mnie to nie była zła intencja, jeszcze cieszenie się z tego, pytanie się czy Baldi jest w szkole, nie, wcale to nie są złe intencje. Więc nauczyciel Freddy nie ma złych intencji do ciebie, więc zachowuj się jak normalny człowiek. A co się zachowuje jak nienormalny? No może trochę niekiedy nie, przez to, że w głowie mi utkwiło. Nie wiem, mi się wydaje, że wszystko jest przez to, że dołączyłem na ten jego świat, tam byłem i teraz mój świat wygląda dla mnie inaczej, ten Freddy siedzi mi w głowie. Ciężko mi się o nim gada, myślę o nim na okrągło. Dobra, proszę cię, żebyś nie przynosił wstydu dla mojej szkoły? Jak ja wstydu, nauczycielu? Przecież wszystko było dobrze, dopóki ty nie zacząłeś sobie, nie zrobiłeś sobie jakiegoś wolnego i nie nastała taka era, taki czas dla tego całego Freddy'ego, sorry. Mam nadzieję, że dzisiaj na dzisiejszych zajęciach z Freddym okażesz się takim, jak byłeś ze mną przez większość czasu aha, czyli on chce, żebym dzisiaj już był takim normalnym. No spróbuję, dobra, spróbuję. Wracam niedługo, Baldi. No jestem ciekawy, kiedy te twoje niedługo nastanie, bo w ostatnim czasie to co chwilę cię nie ma. Niszczę te wszystkie tabliczki, informacje. Nie wiem, czy Freddy o tym wie, ale za moment muszę wrócić tam pod swoją bazę. Muszę wrócić do tej bazy, co gorsze, podejść do niego, do tego Freddy'ego. On tam prawdopodobnie teraz jest, choć nie wiem, co będzie w dzisiejszym odcinku, jak będzie wyglądał spędzony dzień właśnie z tym Freddym całym, to aż szkoda mi o tym myśleć, ciężko mi o tym myśleć, nie mam pojęcia co się stanie. Widzowie, koniecznie zostawcie łapkę w górę, taką motywującą wsparcia do mnie, żebyśmy to razem przeżyli. Początkowo też, jeszcze się rozpadał deszcz i noc się zrobiła. Początkowo ta szkoła była naprawdę fajna, za czasów jeszcze jak był Baldi, ale nie mogę mówić w sumie za czasów, bo ja mówię tak jakby już go w ogóle nie było, a on jeszcze przecież będzie, jest nadal i będzie, tak mi się wydaje. Ale zniszczmy liście, po zniszczeniu liście jest normalny. Aha, patrzcie na to, co się dzieje. To są balony, to jest normalna trawa, tak? No ja tego nie rozumiem. Nie wiem, ten świat przypomina mi powoli jakiś cyrk już za moment. Serio, co się odwala tu ostatnio? To nie mam słów. Dobrze, idę w miejsce. Wyrzucam ten mak cały. Mak w post... w ogóle tu mam drewienko. Okej, przerobię sobie ziemię, niech to będzie. Zbrojnie będę zakładał, bo nie wiem jaka będzie jego reakcja. Zakładam, znaczy nie zakładam, tylko jem złote jabłuszko i wchodzimy. Puk, puk, halo, tu ja. Jest, nauczycielu, dzień dobry. To już jest kolejny dzień na zajęcia. Zapraszam cię do szkoły. W sensie to ty mnie w ogóle powinien zapraszać. Przepraszam. Dywan przez przypadek zniszczyłem. Idziemy, dawaj do szkoły już za moment. No, musisz przeprowadzić na mnie kolejne zajęcia. Muszę się jakby dokształcać, że tak powiem. W sumie, no spoko taka szkoła, widzowie, w Minecrafcie. Ale no, jeżeli nauczyciele mają być tacy właśnie jak tu, to nie do końca spoko mi się to wydaje. Jak coś, to wpadajcie też na mój plusowy kanał, link macie do niego w opisie. Niedługo zacznę tam z powrotem nagrywać filmy. Musi wrócić systematyczność. Jejku, jeszcze ten nie nauczyciel lata, tylko nietoperz cały. Nie chciałbym na pewno, żeby on się wkręcił we włosy, bo wkręcenie się nietoperza we włosy to jest gorsze niż jakbym miała chyba guma taka do rzucia wejść, no mam do włosów. Wtedy to już w ogóle tragedia. Dobra, zobaczymy. Jejku, co to jest? Co to za stworzenia są, widzowie? Co to ma być? Ej, oni nie mają głowy. Ja nie wierzę. Nauczycielu Baldi, cześć, nie, zostaw. Freddy, zostaw. Co to jest? Jejku, paszą wąs stąd. Co to są za stworzenia, widzowie? Jak wiecie, jak to się nazywa, to dajcie, pokonałem to. Jak wiecie, jak to się nazywa, dajcie znać w komentarzu, przypnę wam serce. Idziemy do szkoły, chodź, Freddy, wchodzimy tam. Ojejku, co jest? Dobra, zobaczymy, jak będzie wyglądał dzisiejszy dzień. Zapraszam je do klasy. Okej, no twoje miejsce jest tam. On chyba to dobrze, cześć, co on robi przed ławką? Staje pierwszy raz, aż go nie rozumiem. Dobra, cofa się, już mu przypomniałem jakby. Nie wiem, on jest jakieś dziwne w ogóle. Wchodzi teraz, patrzy się na ten, na tablicę, nie ma czym pisać. Nie, ma czym pisać, już myślałem. Dobra, zobaczymy. Pierwsza informacja w dzisiejszym dniu od tego Freddy'ego. Co będzie chciał przekazać?
Nie mogę się czekam z taką pełną euforią no, żartuję oczywiście, widzowie. Okej, dobra, aż mnie włosy zaswędziły. W ogóle, widzowie, zobaczcie, kto zgadnie, gdzie byłem. Taka podpowiedź to kiwanie głową. Okej, dobra, dzisiaj w szkole będzie naprawdę gorąco? Co? Dlaczego ma być gorąco? On się tak patrzy, kiwa głową, tak, nie? O co chodzi? Kolejna informacja, dobra, może nie będę od razu panikował, myślał o najgorszych, bo może mu chodzi o coś innego, może jakieś ocieplanie chce robić w tej szkole, czy co? Bo już nie rozumiem tego. Okej, dobrze, kolejna, więc twoje zadanie jest otwarcie wszystkich okien. No dobrze, to zaraz wracam. Co jest, widzowie? Dzisiaj w szkole ma być gorąco. Tylko dlaczego? Jak myślicie, co tu się będzie działo? Kto mnie słyszy, dajcie znać w komentarzu. Ja przypnę wam serduszko. No tego to się nie spodziewałem. Dobra, potwierałem mniej więcej tutaj okna. Nie wiem w sumie, czy tu jest dobry pomysł, bo to jest jakby part. Nie, tu nie wejdą. Okej, dobrze. Wszystkich okien wiadomo nie będę otwierał, ale te główne potwieram, żeby nie było jak najgorzej. Jak kazał, no to tak zrobię. No, zależy mi na dobrym, zdaniu, dobrej reputacji Baldiego na mój temat. To jest dla mnie... Co to? Co to się dzieje w tej szkole? Kto tu lata? Wodzo! Jejku! Jejku! Jak mnie wystraszyło! Poszło won! Nauczycielu, potrzebuję pomocy! Co to? Pokonałem! I dostałem, uwaga, perłę Endu. Jejku! Co się dzieje w tej szkole? Jaki stwór jakiś, widzowie, to był chyba Enderman. W postaci jakiegoś innego stwora. Dobra, otwieramy okna jeszcze tutaj główne. Nie będę po klasach otwierał, bo wiadomo, że to by było zbyt dużo czasu. A nie ma tego czasu, bo ja chcę dalej jakby prowadzić lekcje i chcę stąd zwiewać. Ja to się chyba przeprowadzę. Widzowie, napiszcie, czy przeprowadzka to byłby dobry pomysł. Bo nie chcę tak blisko mieszkać tego całego Friedego. Co on może zrobić, to nie wiem. Ale póki co on to sprawia takiego złego w tej szkole, nie? Gdzie indziej to jest raczej normalny. Znaczy z tego domku, jak on mieszka, to on w ogóle nie wychodzi póki co, tak więc nie wiem. Dobra, nauczycielu, Freddy, gdzie jesteś? Ojej, kupają. Jeszcze słyszymy. Nauczycielu, ja już porobiłem to, co chciałeś. Który mnie... O, otwiera gdzieś drzwi, tylko gdzie? Halo, gdzie ty jesteś? Nauczycielu, jestem na drugim piętrze. Przyjdź do mnie, jak mnie słyszysz. Halo, otwieram te drzwi. Nie mam pojęcia, gdzie on teraz polazł w ogóle. O, jestem, dobrze, zadanie wykonane. Co robimy dalej? Co chcesz, czy będą jakieś zaraz zajęcia? Prawdziwe nauki, czy coś? No, idę za tobą, siadam sobie tutaj i zobaczymy, co będzie chciał zrobić. Kolejna tabliczka, dobrze? Czekamy, widzowie, no to mi w sumie pozostaje. Oho, coś tu przeczytałem. A, dobra, mniejsza, jestem z powrotem. I widzowie, jak coś, to też zapomniałem mówić w sumie. Zapraszam na Instagrama, po długim czasie dodałem w końcu nowe zdjęcie. Możecie napisać coś tam, a ja wam odpiszę. Radzę ci się mnie teraz słuchać, lepiej na tym wyjdzie. No dobra, nie panikujmy. Dobrze, nauczycielu, będę się ciebie słuchał, nie mam złych intencji. Choć dla mnie to już jest naprawdę mega podejrzane. Ktoś mi jeszcze tam puka do okna, ale nie mam teraz na to czasu. Okej, dobra, kolejna informacja już za moment, zaraz zobaczymy, co będzie chciał. Radzę ci się mnie słuchać, lepiej na tym wyjdziesz. No i co będzie napisane? Jaka informacja? Idź teraz do miejsca, gdzie przytrzymywany był... Co? Jeff the Killer? Ale po co tam mam iść? O co ci chodzi? Skąd ty to w ogóle wiesz, że tam był przytrzymywany Jeff the Killer? Co chodzi, widzowie? Co jest grane? Idź do miejsca, gdzie był przytrzymany Jeff the Killer. Ale dlaczego? Co jest grane? Rozumiem, dobra, kolejna tabliczka. Zaraz będzie informacja. Rozwieję tą jakieś wątpliwości. Zejdź niżej. Gdzie jego klatka? I co dalej, nauczycielu? Czyli mam zejść... Aha, wiem, gdzie jestem. Pod te jego piętro. No, wiem, tam jest takie zejście. Bo po co tam mam zejść? Nie rozumiem. Dobra, zobaczymy, o co chodzi. Znajdziesz tam skrzynię, którą naszykowałem. Okej? I czyli co, mam ci tą skrzynkę przynieść? Czy o co chodzi? Nie rozumiem. Możesz, no nauczycielu, o, postawił kolejną tabliczkę. Dobra, zaraz zobaczymy. Widzowie, o co tu chodzi? Co on kombinuje? Nie rozumiem już. Jejku! Najgorsze, co się teraz może dziać chyba. Przynieś mi wszystkie rzeczy. Dobra, to zaraz będę, nauczycielu Freddy, poczekam.
Aż jestem ciekawy, poczekaj. Jestem ciekawy, co tam będzie. Co jest grane, dobra. Tu w ogóle te bloki są, nie mam pojęcia skąd. Okej, schodzimy sobie na dół. Sprawdzamy sobie te miejscówki. Tutaj nic, tu też, dobra. Idziemy dalej, zobaczymy sobie. Tu wcześniej już byłem, widzowie, zobaczcie. Tu są jakieś kartki na stole i tak dalej. Gdzie to? A, aha. Czy to jest ta skrzynia? Czy to jest, przecież to jest jakiś prezent, czekajcie. Kliknijmy na to prawym, ta jest skrzynia. Co to jest? Krzesiwo. Jejku, ile krzesiwa ma. Po co mu to wszystko? Dobra, zabieram, ale nie, czekajcie, po co mu może być te krzesiwo? Czekajcie, odkładam te rzeczy, jeżeli on chciał wszystko co ten, to tu odkładam te rzeczy, które mi nie są potrzebne, cyk. Zabieram resztę jego krzesiwa. Ale po co mu to? Jejku, myślałem, że to jakiś człowiek stoi, a to po prostu ten przebłysk był jakiś. Dobra, idziemy z tym do niego. Nie mam pojęcia, po co może być mu tyle krzesiw. Zaniesiemy mu to. Czy on chce jakoś ocieplić szkołę czy coś? O, mamy dzień na zewnątrz. No to fajnie. Dobra, czekajcie. Wychodzimy, cyk, cyk. Okej, dobra. I idziemy, nauczycielu. Mam wszystko co chciałeś, proszę. Tam było tyle krzesi, wyrzucam ci całą resztę, czekaj. Bierz sobie to wszystko i no nie wiem co chcesz dalej, nie mam pojęcia. Co jest? Chodzi do kolejnej klasy. Dobra. Tabliczka. I co się dowiemy tym razem? Zaraz zobaczymy. Jejku, pająka słyszę, nienawidzę pająków. I tam w ogóle, a to jest Enderman widzowie. Ta, to jest Enderman raczej, no. Tylko już za chwilę to wszystko zniknie. Jak wszystko zniknie? O co ci chodzi? Jak wszystko ma zniknąć? Co ty zamierzasz zrobić? To jak nie może to wszystko zniknąć? To jest szkoła Baldiego, którą sam wybudował. Nie masz pojęcia, kto to zrobił. Jak nie mam pojęcia, kto to zrobił? O co ci chodzi? Nie, co ty robisz, nauczycielu? Nie, dlaczego ty podpalasz wszystko? Stój, przestań! Zniszczysz szkołę Baldiego! Co jest grane? Uciekam stąd! Nie mam jak to gasić nawet! Zobaczcie co on robi! Nie wolę go nie atakować! Wypieprzam stąd! Baldi, gdzie ty jesteś? Halo, nauczycielu Baldi! Nie, no przecież to jest to... I szukanie jego teraz to będzie jak igły z Togusiana. On mógł pójść wszędzie, nie mam pojęcia, dokąd on... No zobaczcie, niszczy całą szkołę, podpala, to wszystko płonie w środku! O, ja nie wierzę! Dlaczego on to robi? No przecież nie jestem w stanie nawet zatrzymać go! Spójrzcie co się dzieje ze szkołą! O ja, przecież, no to nieźle się rozprzestrzenił ogień. To, jejku, kto to jest? Kto to jest? Paszu won! Czy to jest jakiś wysłannik tego Freddy'ego? Paszu, gościu, nienawidzę cię, co to jest? W ogóle, ja, spójrzcie, cała szkoła Baldiego właśnie płonie. No to nieźle, zobaczymy jak on się o tym wszystkim dowie. Widzowie, to będzie na tyle w tym odcinku. Nie jestem w stanie nic powstrzymać, zobaczymy. Muszę poczekać do następnego dnia, aż Baldi wróci, bo nic innego nie zrobimy. Wbijajcie na mój drugi kanał, na Instagrama. Dodałem tam nowe zdjęcie, możecie sobie zobaczyć, kto nie widział jeszcze. No i cóż, widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Na razie.